Siemacie ludzie, z tej strony Jacek Adamkiewicz, witam was w nowym formacie na moim kanale. Będzie to format dosyć krótki i konkretny, a mianowicie ma na celu, aby skumulować wszystkie rzeczy, które wydarzyły się u mnie na kanale w minionym miesiącu. Jeżeli nie mieliście czasu tego sprawdzić, ja wam to pokazuję w jednym momencie. Możecie sobie odpalać, materiały będą się pojawiały tu gdzieś obok mnie na ekranie. Ewentualnie jeszcze zrobię tego planszę końcową. Po prostu podsumujemy tutaj miesiąc, ale nie będzie to miesiąc w rapie, tylko to będzie mój osobisty miesiąc na kanale. Sami wiecie, że tych materiałów wychodzi raz więcej, raz mniej. W tym roku mam zamiar troszeczkę mniej się zamulać, a więcej tych materiałów zwyczajnie produkować. W styczniu wypuściłem 4 materiały. Niektóre z tych materiałów są jeszcze z zeszłego roku, niektóre zostały nakręcone i wyemitowane w styczniu, niektóre nakręcone w styczniu, dopiero w lutym, ale skupmy się to, co wyszło między 1 a 31 stycznia roku 2017, czyli tego roku bieżącego. 5 stycznia ukazała się u mnie na kanale 17 Rapiodanina, gdzie mówiłem o 10 najpopularniejszych teledyskach roku 2016 i wiadomo, że robiłem to, ten materiał w okolicach 1-2 stycznia, tak żeby te jakby liczniki tam pokazywały stan rzeczywisty na koniec roku, tudzież początek tego roku. Wiadomo, te liczby w tej chwili mogły ulec zmianie, ale to możecie potraktować jako materiał w ramach podsumowania minionego roku. Tam możecie sprawdzić, jakie 10 klipów było najpopularniejszych. Zaskoczeniem nie jest, że głównie ta lista zdominowana jest przez Gangalbani i Popka, ale wiadomo, Gangalbani w tej chwili się jakby rozwiązał, został sam Popek, aczkolwiek teraz jest projekt Trzej Królowie, czy tam Trzech Króli. Pewnie jeszcze w podsumowaniu tego roku Popek będzie się pojawiał, ale myślę, wydaje, że inni raperzy będą go gonić. 20 stycznia na moim kanale pojawił się zaległy wywiad z Gedzem z października tamtego roku. Cóż, z mojej winy, że tak powiem, zamówiłem z publikacją tego, że materiału, ale po uzgodnieniach z Gedzem stwierdziliśmy, że puszczamy to. Lekko się ten wywiad zdezaktualizował w niektórych kwestiach, wiadomo, tam koncerty i teledyski, ale samo clue, jeżeli chodzi o rozmowę o płycie Ameba, jest jak najbardziej, że tak powiem, na czasie i to się jakby nie zestarzeje. Sprawdźcie tą 20-kilkuminutową rozmowę, tutaj macie obok link. 24 stycznia publikowałem wywiad z Piszem, jest to pierwszy wywiad, jaki zrobiłem w tymże roku 2017. Akceptacja trwała tam kilka tygodni, ale w końcu się udało i możecie sprawdzić tenże wywiad. Rozmawiamy oczywiście o płycie Pisza z Radyksem, Wilczy humor, a wywiad, jak większość teraz moich rozmów, odbył się w ramach spotkań autorskich w Empiku, podobnie jak było z poprzednimi wywiadami na moim kanale i z tymi nadchodzącymi. 29 stycznia okazał się wywiad u mnie na kanale Skękę, dotyczy oczywiście płyty Trzecie Rzeczy, możecie sprawdzić tenże wywiad. Chyba jest to mój osobisty rekord, jeżeli chodzi o prowadzenie rozmowy, a następnie montowanie tego, bo całość ukazała się w ciągu 27 godzin od momentu nakręcenia, więc jest taki mój mało osobisty sukces. Drugi wywiad przeprowadzony w tym roku. Ciekawa, dosyć długa rozmowa, także możecie ją sprawdzać. Słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek Miesięcznicy. Nazwa jest bardzo chwytliwa, mam nadzieję, że się przyjmie. Kolejny odcinek albo na początku marca, albo pod koniec lutego, zależy kiedy go nakręcę. Sprawdzajcie moje materiały, subskrybujcie moje social media, bo jest to dosyć istotne, ponieważ muszę nadawać wielomiejscowo. Zapraszam was na mój Instagram, małpka GrubyPeres, ponieważ tam staram się codziennie, o ile czas mi na to pozwoli, robić live'y, gdzie można ze mną porozmawiać, podyskutować. I prawdopodobnie, kiedy ten materiał oglądacie, nie ma tego jeszcze na moim kanale, ale wiem, że planuję live'a z okazji 3000 subskrybentów, więc bądźcie czujni, albo na tego live'a załapiecie się na żywo, albo po prostu go zarejestruję i na kanale umieszczę, w przeciwieństwie do live'ów na Facebooku i na Instagramie, które jakby idą prosto w kosmos, albo się je widzi, albo się ich nie widzi. To było na tyle, czołem, do zobaczenia.